Dolina Baryczy. Rozległe tereny z mozaiką lasów, stawów, łąk i mokradeł. Kraina o wielkiej różnorodności biologicznej. Królestwo ptaków. Miejsce występowania blisko 300 gatunków. Przyrodnicze skarby doliny rozwinęły się dzięki różnorodności i przenikaniu światów człowieka i natury. Tworzony od średniowiecza system stawów rybnych jest największym tego rodzaju kompleksem w Europie. Ze względu na unikalne bogactwo przyrodnicze, Dolina Baryczy podlega ochronie w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Rytmy natury. W Dolinie Baryczy. Jest koniec lutego. Cała dolina jest jeszcze uśpiona. Pokrywa ją gruba warstwa śniegu. Mimo że stawy wciąż skute są lodem, z cieplejszych rejonów Europy przyleciały pierwsze stada dzikich gęsi. Niewiele tych ptaków przebywało w dolinie przez całą zimę, ale pojawienie się tysięcy nowych zwiastuje zbliżającą się wiosnę. Dolina Baryczy jest dla gęsi zbożowych i białoczelnych ważnym przystankiem w ich wędrówce do miejsc lęgowych na dalekiej północy. Przez ciemne zimowe chmury powoli przebija się słońce. Robi się coraz cieplej. Na pierwszych uwolnionych z lodu fragmentach stawu intensywnie żerują przybyłe z zimowisk stada krzyżówek. Otwarta tafla wody jak magnes przyciąga coraz więcej ptaków. Największy zgiełk panuje wśród łabędzi krzykliwych. W odróżnieniu od powszechnie znanych łabędzi niemych, te potrafią być wyjątkowo hałaśliwe. Słoneczna pogoda sprzyja czyszczeniu upierzenia. Wszystkie ptaki oddają się tej czynności z upodobaniem. Odwilż rozpoczęła się na dobre. Utrzymująca się dłuższy czas dodatnia temperatura sprawia, że śnieg i lód szybko znikają z krajobrazu doliny. Po długich zimowych miesiącach pierwsze zakwitają przebiśniegi. Ich delikatne alabastrowe kielichy rozbudzają w sercach nadzieję na powrót kolejnej wiosny pełnej różnobarwnych kwiatów. Kwitnąca leszczyna jest symbolem przedwiośnia. Przygrzewające coraz silniej słońce powoduje szybki rozwój męskich kwiatostanów. W powietrzu, niczym mgiełka, unoszą się niezliczone ilości ziarenek pyłku. Z zapylonych żeńskich kwiatów jesienią powstaną tak lubiane przez wszystkich orzechy laskowe.
Na ustronnym, śródleśnym torfowisku pojawiła się para żurawi. Od kilku lat ptaki te zakładają gniazdo w pobliskim trzcinowisku. Czują się więc tutaj jak u siebie. Tymczasem miejsce to upatrzyła sobie również inna para tych ptaków. Obcy samiec powoli i ostrożnie wkracza na zajęte terytorium. Nie uchodzi to jednak uwadze gospodarzy. Na przybyszu nie robi to jednak żadnego wrażenia. Konfrontacja jest więc nieunikniona. Udało się przepędzić intruza. Ranek następnego dnia to chwilowy powrót zimy. W okresie przedwiośnia nagłe zmiany pogody zdarzają się bardzo często. Żurawie muszą wydziobywać pożywienie spod śniegu. Cały czas są bardzo czujne. Doskonały wzrok pozwala im od razu zauważyć samca, z którym wczoraj stoczyły walkę. Nadszedł czas na rozpoczęcie godów. Po kopulacji ptaki odbywają rytualny taniec. Na początku kwietnia, w najpłytszej części stawu, można zobaczyć błękitne żaby. Nie wszyscy wiedzą o ich istnieniu. Są to samce żab moczarowych. Tę zaskakującą barwę przybierają tylko w okresie godów, które trwają zaledwie tydzień. Samce po opuszczeniu zimowych kryjówek przybywają do stawu jako pierwsze. W oczekiwaniu na samice nieustannie wydają godowe głosy. Są przy tym bardzo ruchliwe. Uważnie obserwują otoczenie, wypatrując partnerki. Kiedy ta zostanie zauważona, wszystkie ruszają w jej kierunku. Okazuje się jednak, że łatwo o pomyłkę. Tym razem była to ropucha, a nie samica żaby moczarowej. W wiosennym lesie słychać charakterystyczne dźwięki wydawane przez dzięcioły, zwane werblowaniem. Największe z europejskich dzięciołów, dzięcioły czarne, również rozpoczęły toki. Jednym z pierwszych wiosennych śpiewaków jest dwukrotnie mniejszy od wróbla strzyżyk. Słoneczne ciepło budzi rośliny z zimowego snu. Thank you.
krótkim czasie krajobraz jest już otulony świeżą zielenią. W zaroślach nad stawem swoje niezwykłe gniazdo buduje remis. Tę misterną konstrukcję z włókien roślin oraz puchu wierzby wyplata tylko samiec. Budowa trwa około 3 tygodni. Później próbuje do nowego domu zwabić partnerkę. Żurawie dla bezpieczeństwa zakładają gniazdo na terenie otoczonym wodą. Najlepszym miejscem w rewirze tej pary okazało się więc pobliskie trzcinowisko. W końcu kwietnia, po 30 dniach wysiadywania, wykluwają się pisklęta. Młode żurawie opuszczają gniazdo bardzo szybko. Jedno z rodziców wyprowadziło już starsze pisklę na łąkę zaledwie w kilkanaście godzin po wykluciu. W gnieździe pozostał młodszy o 2 dni malec. Jest bardzo ruchliwy. Mimo że porusza się jeszcze nieporadnie, próbuje zwiedzać okolice gniazda. Sam jednak nie potrafi wyjść z powrotem i potrzebuje pomocy. Niebawem również i on wraz z matką opuści gniazdo, by dołączyć do reszty rodziny. Nad rzekami i strumieniami żyje prawdziwy ptasi klejnot – zimorodek. Gdy zawisa w powietrzu, przypomina kolibra. Jego pożywieniem są małe rybki, na które poluje z wielką wprawą. Mimo że jest świetnym rybakiem, czasem i jemu zdarza się upuścić zdobycz. Podobnie jak u wędkarzy, również u zimorodków dobre miejsce na ryby jest w cenie. Dlatego warto o nie powalczyć. Uderzając z całej siły ciernikiem o gałąź, zimorodek ogłusza go i częściowo pozbawia cierni. Ten mały ptaszek może zjeść do 10 rybek dziennie. Łąki najpiękniejsze są w maju. W żadnym innym miesiącu trawy nie rosną tak bujnie. Jednak to, co na łąkach urzeka w tej chwili najbardziej, to bogactwo kwiatów. Niezwykła jest różnorodność kolorów, kształtów i zapachów. Wędrując przez majową łąkę, mamy wrażenie, że jesteśmy w magicznym, baśniowym ogrodzie. Jaskrawe barwy firletek, pełników, szałwi i innych kwiatów to radość dla naszych oczu, a dla owadów znak, że znajdą tu pożywienie. Piękno kwiatów jest jednak ulotne. Kiedy opadną kolorowe płatki, widok kwiatowych kobierców pozostanie tylko w naszej pamięci. Jest ciepły czerwcowy poranek. Na niewielkim, płytkim stawie założyły kolonię rybitwy białowąse. Z daleka słychać ich chrapliwe głosy. Gniazda zbudowały na wystających z wody kępach tużyc. W pobliżu osiedliło się również kilkanaście par perkozów załuszników. Agresywne i hałaśliwe rybitwy zapewniają im ochronę, ostrzegając o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Jednak układy sąsiedzkie między tymi ptakami nie zawsze są idealne. Dlatego też załusznik czeka na moment, kiedy zaczepnych rybitw nie będzie w pobliżu, i dopiero wtedy wchodzi na gniazdo.
Jest jednak zawsze czujny i uważnie obserwuje otoczenie. Na tym samym stawie wysiaduje jaja najmniejszy z perkozów – perkozek. Z 6 jaj wykluły się już 4 pisklęta. Młode najchętniej przebywają na grzbiecie rodziców, ukryte wśród piór. Ich pokarmem są wodne bezkręgowce. Gdy przyniesiona zdobycz jest zbyt duża, minie sporo czasu, zanim pisklę upora się z jej połknięciem. Młode perkoski już w pierwszych godzinach życia świetnie pływają, a nawet nurkują. Na polach zakwitają chabry i maki, przełamując monotonię łanów zbóż. Te niezwykle piękne rośliny, uznawane przez człowieka za chwasty, powoli znikają z naszego krajobrazu. A przecież tak trudno wyobrazić sobie polski pejzaż bez tych urzekających kwiatów. Oprócz żurawi, wiele innych gatunków ptaków gnieździ się w trzcinowisku. Te rozległe, trudno dostępne tereny oferują im możliwość bezpiecznego wychowania młodych. Wśród suchych, zeszłorocznych pędów trzcin młode wąsatki czekają na powrót rodziców. Dorosłe ptaki muszą stale uwijać się wśród wodnej roślinności, aby wykarmić piątkę ciągle głodnych piskląt. Samiec ma czarne smugi po bokach głowy, do złudzenia przypominające sumiaste wąsy. Stąd nazwa tego gatunku. Tuż obok, w jeszcze mniejszym gnieździe, samica trzcinniczka wysiaduje 4 jaja. Zaczyna wykluwać się pisklę. Nie jest to jednak młody trzcinniczek. 2 tygodnie temu samica kukułki niepostrzeżenie podrzuciła tutaj swoje jajo. Teraz jako pierwsza wykluwa się młoda kukułka. Trzcinniczek nie zauważył podstępu i karmi podrzutka jak własne pisklę. Mała kukułka zaczyna wyrzucać jaja trzcinniczków. Jeśli tego nie zrobi, ptaki nie będą w stanie wykarmić wszystkich piskląt. Pierwsze próby są nieudane. Kukułka jest jeszcze zbyt słaba. Ponownie próbuje wyrzucić jaja. Musi podnieść je powyżej krawędzi gniazda. Jest to dla niej ogromny wysiłek. To niesamowite, z jak wielką determinacją bezradny pisklę kukułki chce pozbyć się konkurencji. Po kilku godzinach odpoczynku podejmuje kolejną próbę. Tym razem się udało. Pierwsze jajo znalazło się w wodzie. Przy wyrzucaniu drugiego sama omal nie wypadła z gniazda. Ostatnie jajo. Wreszcie jest sama. Stale otwarty, jaskrawo-czerwony dziób i nieustanny pisk mobilizuje trzcinniczki do ciągłego przynoszenia pokarmu. Teraz wszystkie owady i pajęczaki trafiają do jej dzioba.
Dzięki tak intensywnemu odżywianiu w przeciągu kilkunastu dni kukułka osiąga rozmiary dorosłego ptaka. Jest tak duża, że siedząc na gnieździe musi trzymać się bardzo mocno, żeby nie spaść. Przy silnym wietrze gniazdo w każdej chwili może zarwać się pod jej ciężarem. Mimo że kukułka jest teraz wielokrotnie większa od trzcinniczków, ptaki nadal traktują ją jak własne piskle. Nawet po wylocie z gniazda będą jeszcze przez jakiś czas przynosiły jej pokarm. Pod koniec sierpnia młoda kukułka rozpocznie samotną podróż do Afryki, by przyszłej wiosny powrócić, może na to samo trzcinowisko, i podrzucić jajo kolejnej parze trzcinniczków. Na odłowionych stawach wszędobylska wrona wypatruje pozostawionych ryb. Zaczyna ucztę od najbardziej miękkiej części, czyli brzucha. Jednak nie tylko ona chce skorzystać z łatwego łupu. Bielik, najpotężniejszy ptak drapieżny północnej Europy, osiąga rozpiętość skrzydeł do 2,5 metra. Ośmiokrotnie lepszy od ludzkiego wzrok pozwolił mu z łatwością dostrzec żerującą wronę. Jeden ucztujący bielik to znak dla innych, że miejsce jest bezpieczne i można tu w spokoju żerować. Życie tych drapieżników jest ściśle związane z wodami, gdzie polują na ptactwo lub ryby. Białe sterówki ogona i intensywnie żółty dziób charakteryzują dorosłe osobniki. Ptaki te dożywają nawet 40 lat. Z rozległych trzcinowisk chętnie korzystają dziki. Locha znalazła tutaj bezpieczne schronienie dla swoich młodych. Jest pełnia lata. W upalne popołudnie miły chłód panuje tylko nad wodą. Nad jednym z dopływów baryczy na grążelach przysiadają świtezianki. Łatwo dać się zwieść ich pozornej delikatności. Te zwiewne istoty są doskonałymi drapieżnikami, polującymi na drobne owady. Na jednym ze stawów, w gęstych trzcinach, ukryły swoje gniazdo najmniejsze z naszych czapli – bączki. Młode budzą się właśnie z popołudniowej drzemki. Czekają na powrót rodziców z pokarmem. Stagnująca w trzcinowisku woda sprzyja rozwojowi komarów. Dokuczają one nieustannie pisklętom, atakując najsłabiej opierzone części ciała wokół oczu i dzioba. Bączki starają się pozbyć krwiopijczych natrętów. Niestety komarów jest zbyt dużo, aby mogły sobie z nimi poradzić. Oczekiwanie na rodziców przedłuża się. Bączki są już bardzo głodne. Wreszcie pojawia się samiec. Jest bardzo ostrożny. Uważnie obserwuje otoczenie gniazda. Gdy stwierdza, że nie ma żadnego zagrożenia, podchodzi do piskląt. Najmłodsze z nich natychmiast atakuje dziób samca, domagając się przyniesionego w wolu pokarmu. Nie tylko ono jest głodne. Wszystkie młode rzucają się na zwróconą przez samca żabę. Walczą z całych sił. W końcu zwycięża najstarszy.
Najmłodsze i najmniejsze pisklę jest nadal głodne. Ciągle domaga się pokarmu. Wreszcie może się najeść. Z trudnością połyka niewiele mniejszą od niego żabę. Po tak obfitym posiłku czas na kolejną drzemkę. Młode wtulają się w samca, siedzącego na gnieździe jak kwoka. Pod koniec lata w powietrzu unoszą się chmary owadów. Łąki pokryte są lśniącymi w słońcu pajęczynami. Na piaszczystych stanowiskach połyskują złociste łany trzcinników. Ranki stają się coraz chłodniejsze, a nad łąkami snują się pierwsze jesienne mgły. Rozpoczyna się rykowisko, gody jeleni. Z wielu miejsc dochodzi ryk samotnych byków, demonstrujących swoją siłę i próbujących przywabić do siebie łanie. Dokoła unosi się charakterystyczny zapach piżma. Byki wyrywają trawę i uderzają porożem w gałęzie, aby rozładować agresję i zaznaczyć teren. Samce starają się zgromadzić wokół siebie jak największe stado łań. Ten stadny byk objął w posiadanie dużą grupę złożoną z łań i ich przychówku. Teraz nieustannie pilnuje, aby żadna z nich nie oddaliła się od stada nawet na chwilę. Byk w tym okresie prawie nic nie je, tracąc przez miesiąc około 1/4 swojej wagi. W przeciwieństwie do niego, łanie intensywnie żerują, zgryzając źdźbła jeszcze zielonej trawy. Czasem dochodzi do niegroźnych potyczek, jak ta między łanią a młodym byczkiem. Jesienią na stawach przybywa ptaków. Na obszarze całej Doliny Baryczy może gromadzić się w tym okresie łącznie kilkadziesiąt tysięcy mew, kaczek, gęsi i czapli. Ptaki znajdują tu zarówno żerowiska, jak i miejsca odpoczynku w drodze ku cieplejszym rejonom. Tutejszy rezerwat przyrody Stawy Milickie zapewnia im spokój i bezpieczeństwo. Śmieszki i czaple białe przybywają tu masowo w poszukiwaniu drobnych rybek pozostałych po odłowach. Najpiękniejszym spektaklem są jednak wieczorne zloty żurawi. Niewielkie grupy rodzinne łączą się jesienią w duże stada. Wracają one z żerowisk na stawy, gdzie spędzą noc. W jednym miejscu może zgromadzić się nawet kilka tysięcy ptaków. Możliwość obserwowania tak wielkiej liczby żurawi to niezwykłe przeżycie. Ostatnie klucze lądują już po zapadnięciu zmroku. Ptaki te przyleciały z odległych o kilkanaście kilometrów żerowisk. W płytkiej wodzie żurawie czują się bezpiecznie. Przez całą noc słychać ich głosy.
Nadchodzi poranek. Ptaki czekają z odlotem, aż opadnie mgła. Zdarza się, że dochodzi do utarczek między tegorocznymi młodymi. Bywa, że i rodzice włączają się do sprzeczki, stając w obronie swoich dzieci. W tym okresie na stawach gromadzą się również bieliki. Przyleciały tu w poszukiwaniu ryb. Młody, niedoświadczony drapieżnik próbuje szczęścia, atakując żurawia. Szybko przekonuje się, że nie jest to dobry pomysł na zdobycie pożywienia. Słońce jest coraz wyżej. Żurawie szykują się do odlotu. Wreszcie nadchodzi moment, gdy wzbijają się w powietrze. W dolinie na dobre zagościła już jesień. Drzewa przygotowują się do nadchodzącej zimy. Dęby, klony, brzozy odsłaniają przed nami ukryte do tej pory piękno. Jednak żywot tych kolorowych dekoracji jest krótki. Szybko przesuwające się po niebie chmury zapowiadają zmianę pogody. Nazajutrz wiatr przybiera na sile. Pod jego wpływem liście odrywają się od gałęzi. Ciężkie liście dębu czerwonego tworzą gruby, szeleszczący kobierzec. Wiele z nich opada na staw i przypływając do brzegu układa się w pływający dywan. Z każdym dniem blednie kolorowa jesienna szata. Ubywa liści na drzewach. Mróz ścina taflę stawu, a śnieg przykrywa ostatnie ślady jesieni. Nie słychać już ryku jeleń, klangoru żurawi czy szumu liści na wietrze. Dla wszystkich zwierząt rozpoczął się trudny okres chłodów i niedostatku pokarmu. Monotonnie padające płatki śniegu tłumią wszelkie dźwięki. W Dolinę Baryczy wkroczyła cicha i puszysta zima. Przyroda pozostanie uśpiona przez długie miesiące, by znów na przedwiośniu ożywić się gwarem ptaków.